Witajcie w kolejnym odcinku podsumowania tygodnia, który robimy regularnie co najmniej raz w miesiącu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał i teraz zabieramy się do roboty. Jednym z najciekawszych wydarzeń ostatnich tygodni jest to, że bardzo często zostawiacie u nas swoje gitary oraz innego typu instrumenty strunowe szarpane na wymianę progów. Dawno nie byliśmy zasypani taką ilością tej jakże chwalebnej pracy. I jak widać na załączonym filmie, nie jest to zabieg wcale prosty. Każda gitara ma innego typu radius i wymaga innego typu progów, więc za każdym razem zdejmujemy wszystkie pomiary niezbędne do wykonania prac. Mierzymy ugięcia i zabieramy się do pracy. Całość wymiany progów zaczyna się zazwyczaj od usunięcia progów, następnie przygotowania gitary do samej wymiany, przygotowania też progów i zakładamy progi. Po wszystkich zabiegach wymiany progów oczywiście przeprowadza się tak zwany szlif korekcyjny, a potem setupujemy instrument od nowa. Po takim zabiegu, jeżeli zostanie przeprowadzony w naszej pracowni, na waszej gitarze, pamiętajcie, aby dać sobie 2, 3, nawet 4 tygodnie na to, aby instrument się znowu rozegrał. Wszystkie poprawki, które odbywają się po takim zabiegu, są zawsze wliczone w cenę, więc zapraszamy na wymianę progów. Hubsz! Ciekawym instrumentem, który w tym tygodniu opuścił naszą pracownię, był majonez. Był majonez Setius. Natomiast nie jakiś bardzo nowy egzemplarz, taki starszawy. Właściciel tego instrumentu ma z nim stosunek sentymentalny, ale też docenia po prostu jego jakość taką praktyczną. No bo rzeczywiście jest to kawałek porządnego instrumentu. Mieliśmy przyjemność zrobić w nim wszystko, co trzeba będzie zrobić. Tak zostało to określone. No więc zrobiliśmy chyba wymianę progów. Tak, potwierdzam. Tak, robiliśmy konserwację elektroniki, jakaś tam wymiana kilku podzespołów elektronicznych, tam elektrycznych. Robiliśmy oczywiście pełen serwis, konserwację powłok malarsko-lakierniczych i tak dalej. Kompleksowa robota, ale bardzo satysfakcjonująca, bo gitara się odwdzięczyła z nawiązką. Jak to zwykle bywa i zwykle też wam opowiadamy, właśnie w takich przypadkach, kiedy mamy instrument starszy, który postanawiamy doinwestować, no to jest to kolejny przykład na to, że jest to bardzo sensowna taktyka. Także naprawdę fajna rzecz. Jestem ciekaw, jak wygląda ten majonez dzisiaj, w sensie ten model współcześnie, bo tych różnic troszkę jest. Natomiast na pewno ten oldschoolowy, no niczego mu nie brakuje już dzisiaj. Mhm. Powiedz jeszcze, jakbyś mógł dopełnić tego wywodu. Czy klient po wymianie progów i po pełnym setupie instrumentu wrócił do nas? Oczywiście, że do nas wrócił. Wrócił do nas dlatego, że go o to prosiliśmy, żeby jak tylko zauważy jakiś problem czy potrzebę zrobienia jakichś jeszcze zmian, to żeby do nas przyszedł. No i przyszedł. Zdaje się, że gitara nie zapracowała w ogóle, o dziwo, jeśli chodzi o kwestie gryfów, progów czy setupu. Natomiast będziemy tam jeszcze robić jakąś modyfikację elektroniki, ale jest to jakby kolejna procedura, którą będziemy robić, no bo właściciel instrumentu, tak jak wspomniałem, jest do niego bardzo przywiązany i myślę, że jeszcze parę razy będzie jakieś modyfikacje w niego wprowadzał. Kolejnym instrumentem jest włoska mandolina typu włoskiego, konstrukcji włoskiej. Jednym z instrumentów, które trafiły do naszej pracowni, jest mandolina neapolitańska, produkowana we Włoszech. Osoba, która przywiozła ten instrument, bardzo mocno była z nim związana sentymentalnie, więc stąd decyzja na pełną renowację instrumentu. Top instrumentu był całkowicie zdemolowany, co wymagało od nas rozłożenia go na części pierwsze i przeprowadzenia powoli wszystkich prac, które były niezbędne do tego, aby te części, jak plecki, jak i top, doprowadzić do stanu używalności. Po złożeniu instrument bardzo ładnie zapracował. Pokryliśmy go oczywiście też częściowo nowymi powłokami lakierniczymi. I cała naprawa się udała. Jesteśmy szczęśliwi.
cała naprawa przebiegła pomyślnie, a my jesteśmy szczęśliwi z efektu. No i klient również to potwierdził, ponieważ instrument będzie znowu grany, co w jakimś stopniu jest też tradycją w tej rodzinie. Husz, jedziemy! Jedną z najciekawszych chyba prac, które mieliśmy okazję robić w ciągu ostatniego miesiąca, była chora modyfikacja gitary Harley Benton, modelu nie pamiętam, kopia Ovationa. Przyszedł do nas klient, zresztą szalenie miły człowiek i bardzo utalentowany, który chciał zamienić tą gitarę w gitarę w stroju 24-stopniowym, tak? W skali... Tak. W skali oktawy. Nie wiem, jak on się nazywa profesjonalnie, taki strój. Natomiast chodziło o to, żeby gitara grała ćwierć tony. Tak, czyli zagęszczamy wszystkie progi dwukrotnie. Dokładnie, dokładnie. No, można tak skrócić. Można tak to skrócić, dokładnie. No, trochę karkołomna robota, ale wzięliśmy to na siebie. Ja osobiście jestem zadowolony z tego, jak bardzo jestem zadowolony z efektu. Tak, w sensie nie spodziewałem się, że to będzie miało sens, a jak przyszedł właściciel instrumentu na nim zagrać, to okazało się, że jak człowiek umie grać na takim stroju, to po prostu wtedy jest wow dopiero. Więc no nie obyło się oczywiście bez sporych komplikacji, na przykład takich, że musieliśmy wymienić podstrunnicę, więc zamówiliśmy u naszych szanownych kolegów bułasów podstrunnicę, którą narysowałem wcześniej we Fusionie. Jak to zawsze robimy, już słyszeliście o tym nieraz, że tak właśnie robimy z podstrunnicami. No i zadowoleni przywieźliśmy ją tutaj do pracowni, żeby zdjąć starą podstrunnicę i wkleić na jej miejsce nową. Się okazało, że podstrunicę w Harley Bentonie nie da się odkleić. Znaczy ona jest przyklejona jakimś dwuskładnikiem chyba, bo musieliśmy ją trochę frezować, trochę szlifować. No generalnie nie ma szans, żeby ją podgrzać i nawet jak się ma dużo wolnego czasu i cierpliwości, to się jej po prostu nie odspoi. Ona jest ściślej związana z drewnem gryfu niż drewno gryfu z drewnem gryfu samo w sobie, nie? Gryfu z drewnem. Tak. Drewna ta gryfu. Spójna jest silniejsza niż drewno, no. No bardzo ciekawy wyszedł instrument, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Bardzo dziękujemy też właścicielowi tegoż wspaniałego instrumentu za to, że dał nam sposobność wykonania czegoś takiego, bo podejrzewam, że długo nie będziemy robić podobnej. Tak, to było wyzwanie. Podobnej modyfikacji. A my lubimy wyzwania, więc jakby wszystko się zgadza. Także to naprawdę było, to było coś nowego, a my doceniamy takie nowe rzeczy, bo po paru latach pracy w tym zawodzie wchodzi czasami trochę rutyny i taki strzał powiew świeżości zawsze dobrze robi na głowę. Jak zauważyliście na naszych social mediach, ostatnio często pojawia się pewien typ instrumentu, jakim jest gitarolutnia. Gitarolutnia, czyli lutnia romantyczna, instrument powstały w niemieckojęzycznych regionach Europy w połowie XIX wieku na potrzeby osób grających na lutniach, ale chcących nadążyć za obecnymi trendami i bardzo modną w tym okresie gitarą. Więc gitarolutnia zachowała swój romantyczny wygląd, ale dostała strój gitarowy, co znacznie ułatwiało grę na tym instrumencie. Jest to naprawdę instrument wymagający czułości, a jednocześnie każdy z nich jest wyzwaniem, ponieważ ich konstrukcje różnią się delikatnie od siebie i są nie do końca użytkowe, więc za każdym razem trzeba taki instrument dopicować, żeby działał. Dopicował, żeby działał. Dopicować, żeby działał. Trzeba taki instrument dopicował, żeby działał. Teraz czas na kontrowersyjny temat. Mianowicie, słuchajcie, kopie instrumentów, czy tam repliki. Teraz trafiła nam się gitara, znowu właśnie taka replika, jak to się mówi ładnie, taki eufemizm, nie? Mianowicie replika Ibaneza Jema 7. Co ciekawe, w tym Ibanezie, w sensie... W tej pięknej replice zastosowano osprzęt z oryginału i jak go sobie oglądaliśmy, to naprawdę wygląda prawidłnie. W sensie wydaje mi się, że na przykład mostek jest naprawdę Ibaneza, więc
Tak samo elektronika jest oryginalna. Właściciel tego instrumentu jest którymś właścicielem, zdaje się. On nie ma wielkiego pojęcia na temat tego, jakie były założenia twórcy. Natomiast z tego, co słyszał, to pochodzi, gitara pochodzi z czasów, kiedy po prostu takiego dżema w Polsce się nie dało dostać. W sensie niezależnie od stanu posiadania, można było go sobie zamówić i na niego się nigdy nie doczekać, więc jak ktoś chciał taki instrument kupić, to musiał po prostu zamówić replikę u jakiegoś lutnika. Raczej u lutnika niż stolarza, ponieważ ten instrument był wykonany, jest wykonany bardzo dobrze, ta replika. Naprawdę z postarankiem, nie brakuje mu praktycznie nic. Porządne materiały, super jakość obróbki, dość duża wierność oryginałowi. Są delikatne różnice, po których no, jak ktoś pracuje z gitarami tak jak my, to jakby od razu widzi, że to nie jest Ibanez, ale no można się oszukać. Można się też właśnie oszukać tym, jak on gra, bo gitara ostatecznie dostała od nas dość dużo. Tam robiliśmy szlif progów czy wymiany? Już nie pamiętam, ale na pewno było dużo miłości i czułości. Było na pewno trochę roboty, natomiast naprawdę gitara, jak się z nią pracowało, to też zachowywała się jak Ibanez. W sensie naprawdę przyjemna praca, mimo tego, że zakres prac dość duży. To bardzo współpracujący instrument. Wyszedł bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Mostek wraca idealnie do stroju. No piękna sprawa, naprawdę. Oczywiście, no nie zachęcamy nikogo z Was do kupowania na AliExpressie podróbek Fenderów, ani tym bardziej do produkcji podróbek, bo no to jest tak jakby trochę przestępstwo i kradzież własności intelektualnej, nie? Ale właśnie w kontekście historii, nie wiem, początku lat 90., kiedy na przykład nie dało się właśnie zamawiać jeszcze tych gitar, czy 80., no i muzycy musieli sobie radzić w ten sposób, że zamawiali te kopie u lutników. Wydaje mi się, że to jest po prostu ciekawostka, to jest kawałek jednak historii naszej branży i warto o tym pamiętać i mówić. Także bardzo, bardzo interesujący temat. Epi LP Gibson. Pozostając w temacie ostatnio najpopularniejszym w naszych podsumowaniach, czyli modyfikacji i takich, może nie renowacji, ale porządnych odświeżeń instrumentów, takich youngtimerów, nie? Średniopółkowych, nie super starych, ale już daleko powyżej 10-letnich. Mamy bardzo fajnego Epiphona jeszcze na dzień dzisiejszy. Jak wy to oglądacie, już pewnie jest u właściciela w domu, mamy taką nadzieję. Bardzo fajny Les Paul, starszy. Gitara przyszła do zrobienia jej jakby od zera. Były wymieniane progi, była wymieniana elektryka, było dość dużo takich estetycznych poprawek, zdejmowanie śniedzi z osprzętu i tak dalej. No instrument wygląda jak nowy, chociaż jest pozaklejany naklejkami, ale jakby no już nie jest taki wiecie, zapomniany. No i ma nowe Fishmany, które są wypasione, w sensie są świetne. Dodatkowe ciekawostki do tego wywodu dodaję, że tak jak kocham Fishmana i uwielbiam go zakładać w gitarach, bo ma świetną dokumentację, plus po prostu to są świetne podzespoły, tak tutaj no trochę się napociłem zakładając, bo wszystko niby było połączone dobrze, a pickup bridge'owy nie działał. No i trzeba było szukać, co się stało. No i standardowo okazało się, że jeden z przewodów jest rozerwany w izolacji fabrycznie po prostu. Gdzieś tam musiał mieć jakąś, być lekko rozerwany, natomiast nie do końca, więc na przykład na multimetrze pipkał. Nie, pokazywał, że prąd przechodzi, ale nie przechodziło go, jak widać, tyle, ile powinno, żeby grał, więc troszkę trzeba było się spocić. No, jak widać, czasami nawet z układami nowymi warto pójść do lutnika, bo to może nie być takie oczywiste, że to są samograje, które się po prostu zakłada zgodnie ze schematem i wszystko działa. Czasami trzeba coś tam jeszcze, wiecie, podtuningować. I broń Boże, nie rzucam się tutaj na Fishmana, nie mam absolutnie złego słowa do powiedzenia, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć, to jest normalne. To wiecie, kabelek lekko naderwany to nie jest wielkie halo, bo całe pick-upy działają świetnie i brzmią rewelacyjnie. Gitara na nich w ogóle jest kompletnie czymś innym. Także kolejny też dowód na to, że
Często naprawdę warto doinwestować sobie w starszy instrument, zrobić go tak, jak się lubi, na najlepszych możliwych podzespołach, na jakie nas stać, bo w alternatywie kupowanie w sklepie stokowego instrumentu za jeszcze więcej pieniędzy, no wiecie jakie jest, bo mówimy o tym bardzo często. Mateusz Halicki. Wielki lutnik. Wybitny lutnik. Doskonały. Niesamowity. Przyjaciel. Brat. Nauczyciel. Mentor. Wiele jest przymiotów, którymi można by Mateusza Halickiego określić. Ale jest jeden, który określa go całościowo i całkowicie. Mistrz lutnictwa. Mateusz Halicki, który towarzyszy naszej pracowni od momentu, kiedy pomyśleliśmy o tym w naszych głowach, aż do tego momentu, w którym znajdujemy się teraz, czyli w pełni działającej pracowni lutniczej i pracowni techników gitarowych. No, założyliśmy sami na siebie te sidła, tak. Kiedy żeśmy zaczęli opowiadać, że nie lutnictwo. No, tylko tak, technika gitarowa. W każdym bądź razie technika gitarowa, pracownia gitar i Mateusz, który od samego początku bardzo nas wspiera, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy. Na temat tej jakże inspirującej osoby i wspierającej nas bardzo mocno powstał ostatnio film, który znalazł się na YouTubie. Można go sobie bez problemu obejrzeć. Film znajduje się na kanale Projekt Pracownie i tam Mateusz opowiada o rzeczach, które robi na dzień dzisiejszy, czyli naprawianiu instrumentów smyczkowych oraz budowaniu samych smyczków, co jest chyba najbardziej ciekawym działaniem, które on teraz prowadzi, więc zapraszamy was serdecznie na kanał Projekt Pracownie i tam sobie obejrzyjcie film z Mateuszem. To by było na tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję cały czas, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Zapraszamy was serdecznie do oglądania też innych naszych filmów, bo jak oglądacie ten film, to prawdopodobnie parę dni temu został opublikowany pierwszy film z serii felietonowej, naszej nowej, w której opowiadam o tym, dlaczego trzeba chodzić do lutnika z nowymi instrumentami, więc bardzo kontrowersyjny temat. Koniecznie przyjdźcie i spultajcie się w komentarzach, będzie fajnie. I tam się będą pojawiać pewnie te filmy też teraz dość często, bo one są trochę łatwiejsze technicznie do nagrania, a wiecie, mądrości, którymi chcemy się z wami podzielić, mamy bardzo dużo obaj. Nieskończonej ilości. Tak. Tymczasem żegnamy się z wami, mówił dla was Jan Halicki i oraz Andrzej Ostrowski. Pracownia gitar, do zobaczenia. Spracowniuj to!